Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Clue. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj przyjrzymy się trybowi, czy trybowi, trybie, po prostu możliwości robienia zdjęć naszym pięknym samochodom w The Clue. Tak, do The Clue został dodany tryb robienia zdjęć. I wygląda to naprawdę niesamowicie, jest zupełnie to, co zapowiadali nam twórcy. Moim zdaniem lepiej obsługiwać to padem. Można oczywiście robić to myszką, ale pad robi tutaj znacznie lepszą robotę z tego względu, że myszką trzeba tutaj naciskać. Nie masz takiej fajnej kontroli. Na padzie masz te dwie gałki, ciach i od razu możesz sobie dookoła samochodu, tak? Myszka jest tu w ogóle zbędna, niepotrzebna. Tak więc triggerem jednym do góry, triggerem drugim w dół sobie ustawiasz tą kamerę, robisz cuda. Ogólnie o co tu chodzi? Pokażę wam krok po kroku, jak to wygląda. Można naprawdę wiele, wiele ciekawych zdjęć zrobić dzięki temu. Zresztą pracę już można sobie poszukać na internecie, jak wyglądają zdjęcia, najpiękniejsze chyba zdjęcia, jakie można by było zrobić w The Clue. Innych użytkowników można zrobić dzięki temu, tej funkcji w tej grze, cuda. Piękne, cudowne zdjęcia, naprawdę. Mam tutaj księżyc, jest noc, za chwilę wszystko wam pokażę. No i mamy sobie Pagani Huayra, mój nowy samochód, który sobie zakupiłem. I możemy sobie zrobić takie ładne zdjęcie przy plaży. No ale powiedzmy, że rozmycie ruchu jest troszeczkę za duże, no bo troszeczkę za mocno rozmywa drzewa. Nie ma problemu, możemy sobie rozmycie z ruchu zmniejszyć. Możemy sobie inaczej ustawić kamerę, przechylić ją o 90 stopni. Możemy ją ustawić z powrotem, możemy ją ustawić na wprost, możemy wyłączyć siatkę, włączyć siatkę. Wow. No nie, możemy zrobić wszystko, żeby zrobić idealne zdjęcie profesjonalne. Oczywiście trzeba mieć do tego też wyczucie, nie ukrywam, że nie mówię, że ja zrobię jakieś fajne zdjęcie, czy jakiś fajny kadr stworzę sobie teraz. Ale jest tych opcji tak dużo, że na pewno osoba utalentowana może zrobić coś niesamowitego. A nawet taka mniej utalentowana też może coś fajnego zrobić. Nie ma stresu. Możemy wyłączyć pojazd, jeśli chcemy zrobić zdjęcie krajobrazu. Możemy włączyć pył na samochodzie, jeśli chcemy oddać jakiś dramatyzm, powiedzmy, sceny. Możemy włączyć błoto na samochodzie. Oczywiście jest to też skalowalne, tak? Możemy cały samochód ubrudzić w błocie, możemy nie brudzić go. Możemy uszkodzić samochód, tak? Na potrzeby zdjęcia możemy go powrócić do stanu bez uszkodzeń. Jeśli już jest uszkodzona, chcemy mieć jakieś takie ładne zdjęcie. Możemy wyłączyć lub włączyć kierowcę w środku. Możemy w ogóle wejść kamerą do środka i zrobić zdjęcie ze środka samochodu podczas tam jakiejś sceny, tak? Wyłączając kierowcę, na przykład mamy sobie, tylko trzeba odpowiednio ustawić, to też nie jest taka prosta sprawa. Nie powiedział, że będzie prosto, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcie ze środka. Zdjęcie. O, ale możemy sobie ustawić w ten sposób i już mamy, zobaczcie, jak to wygląda, nie? Jedziemy sobie przy plaży, no i żeby było jakoś ciekawiej, możemy zmienić też porę dnia, bo z tym też nie ma absolutnie żadnego problemu. Zmieniamy sobie porę dnia i proszę bardzo, i taka fota ze środka, jedziemy sobie, ile tam, 200 na godzinę. Wow, bajka, co? Możemy sobie takie zdjęcie, proszę bardzo, ładne, zrobić. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś funkcja odnośnie zrzutów ekranu. Możemy to zrobić print screenem i na przykład wkleić sobie do jakiegoś programu graficznego, albo odpalić sobie, jak w moim przypadku, ekrzyna i on ma od razu zrzut ekranu. Natomiast nie zauważyłem, aby była to jakaś funkcja ani przycisk odpowiadający za bezpośrednie zrzuty ekranu. Mogę zresztą zobaczyć, czy jest tutaj w ustawieniach coś takiego. Czy jest jakiś klawisz odpowiadający za natychmiastowy zrzut? Coś chyba takiego było w The Clue, ale pewności nie mam. Klawiatury, bieg, anuluj, cofnij, aplikacja Wiki, oddal, nachylenie, coś tam, nawigacja, zakładka na wiadomości, ale nie widzę tutaj przycisku do robienia zrzutu ekranu, także prawdopodobnie tego tutaj nie ma w grze bezpośrednio. Ale co możemy jeszcze zrobić? No możemy na przykład jechać, wprawić jakoś, dodać do zdjęcia dynamikę, czyli jedziemy sobie, powiedzmy, drogą i wchodzimy w jakiś tam lekki drift. I coś takiego, nie? Z takiej dużej prędkości mamy z tyłu spoilery od hamowania troszeczkę wychylone. Nie udało mi się wejść w poślizg, ale ponieważ jestem na profilowanym zakręcie, to moja Huayra się troszeczkę obniżyła. A więc jeśli... O, widzicie, jest ultra nisko, nawet chyba połowa... Nie, nic się nie wtopiło w ziemię, troszeczkę opona się wtopiła w ziemię, bo w The Clue niestety tak jest. Ale możemy zrobić dzięki temu bardzo fajny shot takiego samochodu idealnie wbitego w ziemię, idealnie obniżonego, tak?
na przykład w tym wypadku, ale równie dobrze mogłem tu wejść na ręcznym i wprawić w samochód w taki drift i moglibyśmy zrobić jakiś fajny kadr, fajne zdjęcie i jakoś to inaczej pokazać. No to zależy od inwencji, no co chcesz pokazać, co chcesz zrobić, tak? To już bardziej taka opcja dla fotografów, bo no możliwości ustawienia kamery, czy ustawienia tego, co jest widoczne, możemy ustawić pogodę, możemy wyłączyć trafiki, wyłączyć nawet samochód, jak pokazałem wam, zrobić masę innych rzeczy. To jest Pagani Huayra, ale możemy wziąć inny samochód, zrobić innemu samochodowi zdjęcie, możemy zrobić zdjęcie grupie samochodów. I to jest na tej zasadzie, że jeśli ktoś sobie robi zdjęcie, on jest na jakiś tam czas wyłączony w ogóle z ruchu na drodze, czyli łapiesz tą klatkę, tą chwilę, gdzie wszyscy gracze byli w jednym miejscu, ale oni mogą się rozjechać i możesz zrobić sobie, na przykład ja z tym trafolem, tak? O, ja sobie chcę z nim zrobić zdjęcie. Tu jest Huayra, tu jest trafol brzydki, który chciałem je zramować i ona sobie tutaj wyjeżdża, powiedzmy, z tego trafika. Nie, tak niepozornie w ogóle. O, znikł. Nie powinien, bo może ja coś wyłączyłem, nie wiem, ruch uliczny, tutaj jest, włączyłem, ale dlaczego, nie mam pojęcia, w trybie zdjęcia nie powinno to znikać, jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żeby te trafiki znikały, ale znikł i pojawił się może gdzieś indziej, albo po prostu przejechał gdzieś dalej, nie mam pojęcia. Natomiast działa to z kierowcami, z graczami, nie ma problemu, aby sobie zrobić razem zdjęcie i wtedy jesteś jakby zawieszony w powietrzu i nikt cię nie może uderzyć, zbić, nie wiem, gdzieś tam ci przeszkodzić w robieniu zdjęcia. Można iść w jakąś inną scenerię, na przykład tutaj mamy coś piaskowego. Bardzo fajnie wychodzą zdjęcia samochodów offroadowych. No raczej Huayra nie jest takim samochodem, ale tu jest kanion, bardzo malownicze miejsca, więc weźmy sobie jakiś samochód offroadowy. W moim przypadku będzie to Jeep Grand Cherokee. Możemy też wziąć motocykl, nie ma problemu. Zdjęcie można robić każdemu pojazdowi. I sobie jedziemy, jakieś lisy, na przykład tu mała hopka, o i mamy sobie takie foto, prawda? Jak wystrzeliwuje mój Jeep Grand Cherokee w powietrze, możemy ustawić sobie inny czas, na przykład przy słoneczku, nie? O, i sobie leci mój Jeep, możemy tak zrobić, żeby od lakieru mu się odbijało słońce. Tak, albo pokazać jakąś wysokość. Możemy sobie oczywiście też przybliżyć widok. Wtedy jak przybliżymy, to ten samochód jest taki jakby większy się wydaje. Fajnie to wygląda. To zależy oczywiście, co chcesz zrobić. No, możliwości jest dużo. Podoba mi się na przykład to ujęcie. Wygląda tak, jakby samochód leciał w przepaść. I no mówię, no, można zrobić wszystko właściwie, co nam się podoba. Z tą materią. To mi się strasznie podoba, że taki tryb jest tutaj. O! Można sobie takie coś zrobić. Zupełnie jakby wystrzelony z jakiejś rakiety albo procy, nie mam pojęcia. Fajnie to wygląda. Ja się naprawdę bardzo cieszę. Niby takie małe coś, ale to daje nam wyobrażenie, że ten samochód nie widzimy tylko z jednej strony. Nie obracamy kamery. Widzimy, jak on jest zawieszony, tak? Jak mamy tą kamerę gdzieś z tyłu, czy możemy ją obracać dookoła samochodu. Zawsze teraz mamy taki lepsze odczucie tego samochodu, gdy nim jeździmy. Po prostu możemy sobie go pod każdym kątem obejrzeć dookoła i zrobić mu ciekawe zdjęcie, pochwalić się komuś, wrzucić sobie, nie wiem, na Face'a, na ludzką grupę na przykład możecie sobie wrzucić. Ale dla mnie to jest mega fajne, bo na przykład ja mogę sobie to wrzucić do miniaturki na YouTube'a, jak chcę wam zaprezentować jakiś mój nowy samochód. Robię sobie zdjęcie takie, jakie chcę, a zawsze miałem z tym problem, żeby chociażby taki HUD wyłączyć. Chociaż można to zrobić w Decru, ale to jest, no trzeba wchodzić w opcje i tak dalej. Natomiast to jest fajna opcja i można sobie tutaj jeszcze ekspozycję ustawić, jasność, tak? Masę różnych rzeczy, saturację, są jeszcze filtry, zaraz wam je pokażę. Rozmycie ruchu. Też jest bardzo fajna sprawa. Rozmycie ostrości, coś co się przydaje do bardziej artystycznych shotów. Natomiast tutaj myślę, że troszeczkę możemy rozmyć. I tutaj się reguluje ogniskową, czyli moment, no taki obszar, gdzie ma być wszystko w fokusie, czyli w ostrości, tak? I sobie ustawiamy odległość tego, no długość tego obszaru, co ma być w ostrości, nie? No ja sobie zawsze samochód ustawiam w ostrości, bo przeważnie u mnie on jest na pierwszym planie. No i filtry. Tutaj filtrów nie ma dużo, nie ma tyle co na Instagramie na przykład, nie oszukujmy się, ale jest kilka, które mogą się przydać. Możemy
Oj, sorry. Możemy sobie ustawić siłę filtra. Na przykład jeśli nie chcemy na pełną moc go dawać. No i możemy jeszcze sobie ustawić winietę, jak na przykład z stylu starych obiektywów, które winietowały na nowych aparatach. Możemy sobie dodać jakąś ramkę różnoraką, tak? Jeśli chcemy się pochwalić, w jaką grę gramy, również możemy dodać sobie logo gry. Możemy dodać z każdej strony, nie ma problemu. W tym wypadku chyba tutaj by pasowało najbardziej. Są różne wielkości, różne kolory, typy tego loga. Ja osobiście preferuję dodać to później w programie do obróbki tego zdjęcia, bo jeszcze na przykład można sobie zrobić jakąś post obróbkę zdjęcia. No zobaczcie, ja sobie teraz tak jechałem i jaki fajny shot mi wyszedł. I te ustawienia takie jak teraz mam, czyli odległość ogniskowania, fokus, rozmycie. Wszystkie te ustawienia są zapisane i możesz sobie je też zresetować do następnego zdjęcia, jeśli będziesz chciał uzyskać jakiś inny efekt. Także wow, no nie? I takie coś możemy sobie wkleić gdziekolwiek. Super sprawa, bardzo mi się to podoba. Niby nic, ale ja strasznie ogólnie lubię robić zdjęcia. Mam fajny aparacik i lubię czasami pokazać coś w taki sposób. Zresztą możecie popatrzeć na Instagramie. Tam wkleiłem niektóre moje zdjęcia, które robię. Zajmuję się tym, jak mam wolny czas, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Nie jestem jakimś profesjonalnym fotografem, ale lubię się tym interesować, tak? Więc jest kilka możliwości. Możemy jeszcze wziąć na przykład jakiś inny samochód. Nie wiem, co ja tutaj jeszcze mam. Mamy samochody do dragów, mamy Dodge'a Vipera, SRT Vipera, i które możemy wyskoczyć gdzieś w kosmos na mega wyskoczni i zrobić mu w tym czasie zajebiste zdjęcie. Te mega skocznie, oj, ja nie pamiętam, gdzie one dokładnie były. Gdzieś to może tutaj być. Zresztą nie chodzi tylko o same mega skocznie, ale też o miejsca, gdzie są zawody dla samych tych właśnie pojazdów. What the fuck? O, i tutaj sobie mamy na przykład jakiś skok. Nie jestem pewny, czy to jest pod Dragstera akurat. Okej, muszę poczekać, aż się opony ostudzą i go! Gdzie ten skok w ogóle jest? Tutaj chyba. O, i kurde, nie mogę zrobić zdjęcia teraz, cholera. Chyba dlatego, że jestem w tym trybie, jakby. No, zdobyłem sobie platynkę, zobaczymy, co tam wylosuje przy okazji. Ale, no właśnie, na przykład przy Dragsterze jest fajne też to. No, motocykla? Lel, spoko. W Dragsterze jest też fajne to, że możemy stanąć dęba, więc. O, i mimo że mamy stójkę, to on zawsze się tam troszeczkę podniesie. Stelaż do stójki, to możemy sobie ustawić inny czas, możemy sobie go naprawić bardzo szybciutko. W momencie tu były te uszkodzenia. O, tak, wszystko mamy tutaj możliwość z naprawienia po prostu. O, i taka sobie fotka. No i zobaczcie, już praktycznie nie trzeba nic robić, tylko troszeczkę jeszcze ostrość tu do... O, poprawić i... Ho. Cudowna sprawa, możemy zmienić porę dnia, jest 7 rano, dajmy... O, i teraz wygląda perfekcyjnie, troszeczkę się słońce tam gdzieś odbija na karoseli. Wow, no nie? I zaraz zobaczymy, jak będzie w powietrzu na przykład to wyglądało, bo w powietrzu też można sobie tym samochodem wyskoczyć. Tylko że to nie będzie taka już fajna fotka, to będzie fotka typowo, o, zrobiłem to zdjęcie w The Crew. Możemy te zdjęcia takie piękne tutaj zrobić w The Crew, że będą one wyglądały, jakby zrobione naprawdę w rzeczywistym świecie. Jeszcze jakaś tam obróbka w, nie wiem, Photoshopie czy coś. Naprawdę można zrobić mega, mega foto. A tutaj zobaczcie sobie, to tak wygląda, no nie? Taka sobie fotka jest, także jest git, naprawdę. Ja nie przykładałem tutaj jakiejś większej uwagi, a mnie się przynajmniej bardzo podoba, a ważne jest to, aby fotografowi najbardziej podobało się jego zdjęcie. Także jeszcze spróbujemy sobie tu wyskoczyć i pokażę wam to, o czym mówiłem, czyli jakieś hardkorowe zdjęcie w powietrzu. O, jeszcze ładnie się opony rozgrzały. O, no i teraz możemy sobie właśnie zrobić zdjątko w powietrzu, tak? Możemy sobie naprawić samochód.
O, troszeczkę się zniszczył i w powietrzu mamy sobie takie zdjątko. No i oczywiście to nie wygląda realistycznie, no bo kto będzie SRT Viperem leciał praktycznie w kosmos, no nie? Ale możemy takie z oddali zdjątko walnąć, troszeczkę przybliżyć może. Tutaj mamy chyba przybliżenie, myk. Jak to wygląda? Jakby ktoś jakimś jakąś nisko jakościową kamerą po prostu nagrywał lot w powietrzu samochodem. No, o ile jest to ciekawe w The Crew, że możemy tak wysoko latać, o tyle jeśli chodzi o realistyczność zdjęcia, no to raczej chyba nie do końca. O, możemy wszystko wyostrzyć, rozmycie. O, tutaj rozmycie ruchu możemy jeszcze zwiększyć. I dajmy, a te rozmycie ruchu tutaj niepotrzebne jest aż takie mocne, bo się te drzewa dziwnie blurują, tak? Rozmycie ostrości i ogniskowa. Musimy ustawić na samochód. No i jeszcze możemy troszeczkę sobie przybliżyć. O. I takie coś. No. Mówię, no, można zrobić fajno. Ja nie jestem ogólnie zwolennikiem robienia tego typu zdjęć z tego względu, że jest. O, a tutaj nawet nie wiedziałem, że jest arena dla Monster Trucków. Proszę bardzo, odkryłem teraz. Ja wolę sobie właśnie porobić takie zdjęcia, jakieś typowo ciekawe pod względem wyglądu, że na przykład samochód stoi w jakimś konkretnym otoczeniu, tak jak zrobiliśmy sobie samochód offroadowy Jeep Grand Cherokee w otoczeniu offroadowym, czyli tam kaniony, nie kaniony. Tak tutaj możemy na przykład, widzę, że tu jest w miarę stromy podjazd, chyba że to jest równo, nie mam pojęcia. Nie, tu jest równo, ale możemy iść do San Francisco, jeśli znajdę. Tu jest Chicago. Nie wiem, gdzie jest San Francisco. Nie mam pojęcia. Nie interesuję się w ogóle tym, jak to jest rozmieszczone w Stanach Zjednoczonych. O, jest San Francisco, dobra. I teraz, no tutaj jest sporo takich stromych podjazdów, z tego słynie San Francisco, ale czy to jest też odzwierciedlone w GTA, chciałem powiedzieć, w The Crew? Zaraz zobaczymy. No i mi na przykład do San Francisco pasowałby. O, dobra, spoko. Pasowałby jakiś stary muscle car, albo po prostu jakiś stary samochód, w ogóle w żaden sposób niestunigowany. I możemy sobie wziąć coś. O, mamy tutaj Chevrolet Camaro RS 69 rocznik. Dlaczego mi się tak kojarzy? Kojarzy mi się dlatego, że bardzo lubię i mam też fajną serię właśnie z Drivera San Francisco na kanale i bardzo lubię ogólnie tę grę. I San Francisco, w którym tam właśnie ta cała akcja się odbywa, kojarzy mi się ze starymi samochodami, więc nie? Można sobie tutaj fajne foto zrobić, na przykład jak ten, albo też ze starymi filmami z lat tam 70., gdzie były właśnie pościgi po ulicach San Francisco i te samochody tak wyskakiwały śmiesznie. To też było bardzo, bardzo. Też jest bardzo charakterystyczne w moim jakby rozumowaniu tego miasta, w moim odczuciu co do tego miasta. Te podjazdy nie są tu takie hardkorowe jak w Driverze San Francisco. O, ale możemy sobie zrobić taką małą hopkę tym samochodem. Wyostrzyć troszeczkę zdjęcie. Moment. O, i sobie robimy takie ładne foto, nie? Jak samochód sobie jest delikatnie w powietrzu, nie jakoś tam znowu hardkorowo, prawie że ma styk z podłożem, ale jednak nie ma. I trochę ta ostrość jest, rozmycie ostrości jest za duże. Odrobinę sobie dajmy sorry, żeby było widać o co chodzi. Możemy troszeczkę samochód ubrudzić, błoto nie, ale pył na pojeździe się przyda. Jest to muscle car, stary samochód, a więc trochę pyłu nie zaszkodzi. Ruch uliczny możemy włączyć, wyłączyć. Przybliżyć odrobinę może. O, i sobie takie foto strzelić z starym samochodem. Także tryb foto w The Crew jest naprawdę fajny, dość rozbudowany. Na pewno każdy, kto lubi fotografować albo po prostu patrzeć na swoje samochody w tej grze, doceni ten tryb. I ja widzę często, bo widać po prostu, kto korzysta z tego trybu, będąc na mapce, widzę, że gracze często z tego trybu korzystają, robią sobie zdjęcia. A więc prawdopodobnie wszystkim się to spodobało. No jest to dodatkowa funkcja, za którą nikt z nas nie płaci. Mając The Crew, każdy może sobie pobrać patcha i sobie porobić fajne fotki.
Na fotki wiecie, każdy chce się nimi dzielić, więc wow, mamy sobie taki fajny tryb w tej grze, za co musimy grzecznie podziękować twórcom. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku z The Crew. Zapraszam was na kolejne. Zapraszam także do subskrybowania przez osoby, które nie mają subskrypcji u mnie na kanale, z tego względu, że takie fajne filmy jak ten będą się pojawiały u mnie codziennie. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Aby był sobie śnieg w GTA Online, no i sobie jest, i gracze mogą się tym cieszyć. Prawdopodobnie jest też sposób, aby lepić jakoś kulki, chyba trzeba przycisnąć prawy przycisk myszy, mając kulki śnieżne oczywiście. Ja tutaj kulek nie mam, ale chyba można jakoś je lepić, nie pamiętam, nie wiem w ogóle, czy jest taka możliwość. Nie można ukłusnąć i...